Mam wrażenie, że nie tylko ja z niecierpliwością czekałam na tę chwilę. Chyba wszyscy, którzy widzieli wcześniejsze musicalowe przedsięwzięcia realizowane tu w Domu Kultury SCK w Mielcu. Przed nami premiera musicalu Siostrzyczki. Nie powiedziałeś. Dwa jako Chopin i rok jako kurier. Lojalność, przyjacielu. Wiesz, co ona oznacza? Ale przecież ja jestem bardzo lojalny. Podobno nie bardzo. Słyszałem, że rozmawiałeś z porucznik Wiśniewski. Wiesz, że jest gangsterem, rozprowadza prochy, bierze forsę, namierzam go już od dnia. Idę przez życie, jakby nie było mnie, widzę tak, jakby tylko pozostał u cię, bo uśmiech zabieram, to mnie zostają zły, moje zmysły zostają przebrane za te zły. Przecież nie zmyślam nikogo, to nie w moim stylu jest, wiem jak każdy krok słychać, spójrz, to tylko ten. Kandydatek, a jak siostra dobrze wie, zakonowi grozi zamknięcie. Skoro są tacy wielkoduszni, to my też będziemy. Dam pani teraz coś do przebrania, żeby pani się czuła dobrze w tym aparcie. Czy słyszę coś dziś? Powiesz do mnie, czy odnajdę cię tu, gdy się zapomnę ukradkiem gdzieś z tobie żal. Serca swego odrzucę, nie przyznam się do świata złego. Witajcie nowego członka naszego zgromadzenia, siostrę Marię. Przybyła do nas z bardzo postępowego klasztoru, ale ma zamiar żyć w dyscyplinie i zrobi wszystko, żeby dostosować się do naszych reguł. Ludzie jadą tam poprzez różne pochodzenie, którego nie znam. Żyj, lecz nie udawaj. Widzę, że dzieje się coś bardzo niedobrego. Gdzie wiara? Jest za nim. Nadzieją swą.
Przecież to lekcja muzyki.